Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj. Czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Trzeba opuścić wszystko dla Jezusa, aby otrzymać stokroć więcej. Tak kurczowo trzymamy się tego, co zdobyliśmy, że dobra tego świata zaczynają przysłaniać nam darczyńcę. Nic nie może stać wyżej od Boga. Także w naszym życiu Bóg musi być na pierwszym miejscu, ponieważ jest On Bogiem zazdrosnym. Źródłem tej zazdrości jest miłość. To może trudno zrozumieć, jak Bóg może być zazdrosny. Czyż nie jest to słabość albo nawet grzech? Nie. Bóg jest najwyższym dobrem i pragnie naszego szczęścia, dlatego wie, że najwyższy poziom szczęścia może człowiek osiągnąć jedynie wówczas, kiedy będzie posiadał Boga. Bóg staje się dla nas darem i doświadcza bólu odrzucenia wówczas, gdy coś innego nam Go zaczyna przysłaniać. Dziś spróbujmy rozprawić się ze wszystkim, co nie jest Bogiem, a uzurpuje sobie to prawo w naszym życiu. Nabierzmy dystansu do tego, co jedynie stworzone. Najpierw do samych siebie, do innych ludzi, ponieważ czasem to drugi człowiek staje się dla nas Bogiem. Nabierzmy dystansu również do zwierząt, roślin i świata nieożywionego. Na końcu również do dóbr materialnych, którymi się otaczamy. Nabrać dystansu oznacza nie cenić niczego bardziej ponad Boga. Wyróbmy w sobie zdolność stracenia tego, co dla nas ważne, aby zyskać coś o wiele cenniejszego. Droga ta jest pewna i sprawdzona. Przeszli nią już apostołowie i inni święci. Stopniowo oddawali Jezusowi wszystko, co posiadali, na końcu nawet samych siebie, i zyskali dar o wiele większy, samego Boga. Pragnijmy świętości. I nie bójmy się wszystkiego zostawić dla Boga.